naszej Credit Union świąteczna pożyczka czeka na Państwa do końca stycznia. Świąteczna pożyczka na wszystko wystarczy. Piękne prezenty, sylwestrowe party, a także wyjazdy rodziny na narty. A wszystko dlatego, że nasze raty są dużo niższe od kredytowej karty. Zapraszamy całą Polonię do Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Sklep Richards Shoe Salon oferuje bogaty asortyment europejskiego obuwia skórzanego. Modele damskie i miejskie, klasyczne, wygodne, o różnych szerokościach oraz wodoodporne. Odwiedź nasz salon obuwniczy na plazie Wisła w Mississadze. Komfortowe, z klasą i w Twoim wymarzonym kolorze. Meble Claire do nas po prostu pasują. Odwiedź salon Bogart. Znajdziesz tam słynne meble Claire, promocje i super kredyty. 2988 Bristol Circle w Oakville. 905-829-0088. W ubiegłą sobotę w Royal Ontario Museum w Toronto odbyła się wielka impreza polonijna pod tytułem Polish Heritage Day, zorganizowana na wyjątkowo dużą skalę przez Kongres Polonii Kanadyjskiej i Czołowe Muzeum Ontaryjskie. Zapraszamy na sprawozdanie z tej szczególnej prezentacji polskiej kultury, sztuki i historii, skierowanej przede wszystkim do szerokiej publiczności kanadyjskiej. Od samego rana wiele osób zaczęło wypełniać hol muzeum, które w ramach cyklu prezentacji historii, kultury i dorobku mieszkających w Kanadzie grup etnicznych tym razem udostępniło placówkę społeczności polonijnej. Natychmiast po wejściu przybywający mogli obejrzeć na dużym ekranie przedstawioną na przezroczach skróconą wersję historii polskiej kultury i sztuki. Również natychmiast do setek Kanadyjczyków, wśród których wydaje nam się przeważali Polacy, docierały dźwięki polskiej muzyki ludowej niosącej się od usytuowanej w holu sceny, na której jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy wystąpiły zespoły folklorystyczne Biały Orzeł z Toronto i Polonez z Cambridge. Wspaniale przyjmowane występy naszej młodzieży oglądali m.in. reprezentujący polonijne duchowieństwo, przewodniczący konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę, jednocześnie proboszcz największej w Kanadzie polonijnej parafii, parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, ojciec Janusz Błażejak i prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, ojciec Marian Gill. Polskiego pochodzenia posłowie federalni Ted Opitz i Władysław Lizoń, który wraz z małżonką Małgorzatą prezentował się w stroju ludowym z regionu Łącka, a także przedstawiciele Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, jednego z głównych sponsorów Polskiego Dnia. Członkowie Rady Dyrektorów, prezes Robert Jagielski i Elżbieta Morgan, będąca również skarbnikiem zarządu głównego KPK oraz prezes zarządu Andrzej Pitek, który ubrany w strój góralski za parę godzin miał wystąpić wspólnie z założonym przez siebie zespołem Świarni z Kanady. W ceremonii otwarcia prowadzonej przez prezes zarządu głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresę Berezowską głos zabrali w imieniu Royal Ontario Museum zastępca dyrektora archeolog Dan Rahimi i goście honorowi imprezy, minister obywatelstwa, imigracji i wielokulturowości Jason Kenney, konsul generalny Polski w Toronto Grzegorz Morawski, posłowie Lizoń i Opitz oraz posłanka ontaryjska okręgu Etobicoke Center Donna Cansfield, która przy tej szczególnej okazji wspomniała o swych polskich korzeniach. Przybyła do Kanady kilkadziesiąt lat temu prababka posłanki, pochodziła z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wszyscy mówcy naturalnie wypowiedzieli wiele miłych słów pod adresem Polonii, jej znaczenia w życiu społeczno-gospodarczym Kanady, podkreślając też braterstwo broni kanadyjskich i polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. A oto program artystyczny i atrakcje, jakie przygotowano dla zainteresowanych Polish Heritage Day. Polskie tańce i pieśni ludowe prezentowały także Ludowa Nuta i Polonez z Hamilton, Radość Jor i Szwarni z Mississagi.
Po południu w jednej z sal muzeum młodzi, niezwykle utalentowani muzycy i wokalistki wykonali utwory polskich kompozytorów, m.in. Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Lutosławskiego i Karpińskiego. Cieszący się dużą popularnością koncert zorganizowała dr Janet Lopiński, prezes The Chopin Society, wykładowca Royal Conservatory of Music w Toronto. Zwiedzający mogli obejrzeć dwie duże wystawy fotograficzne, nad których instalacją czuwała pani Małgorzata Jedlewska. Ekspozycja pod tytułem Perseverance of Human Spirit, udostępniona przez panią Krystynę Freiberger ze Stowarzyszenia Sybiraków Kitchener, przybliżyła martyrologię narodu polskiego w czasie II wojny światowej, jego bohaterstwo i poświęcenie w walce z okupantem oraz w bitwach na wielu frontach. Można było zapoznać się też z na pewno nieznanym szerzej, innym dotyczącym polskiej historii bolesnym tematem związanym z okresem ostatniej wojny, deportacjami Polaków do Związku Radzieckiego. Wiele wiadomości uzyskiwano przez wirtualne Muzeum Syberia, o którego istnieniu informował pan Henryk Sokołowski, wiceprezes Koła nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Druga wystawa, przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, dokumentowała zniszczenie stolicy w czasie wojny i jej odbudowę w latach 1945-1956 oraz życie jej mieszkańców w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Historię pierwszego polskiego osadnictwa w Kanadzie, od którego minęły już 153 lata, prezentowała wystawa przygotowana przez Muzeum Polsko-Kaszubskiego Dziedzictwa w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach. Prezes Wilno Heritage Society Peter Głowczewski i kurator Muzeum Shirley Mask Connolly, którym towarzyszyli ubrani w stroje kaszubskie córka pani Connolly z mężem, wystawiali w Toronto przedmioty ludowego rękodzieła artystycznego, jak i codziennego użytku, a także zdjęcia pejzaży i starych zabudowań wiejskich z okolic Wilna i Barry's Bay. Rozpowszechnianą już od kilku lat wystawę pod tytułem Polish Spirit przedstawiły panie z Federacji Polek w Kanadzie. Na 60 panelach znajdowały się portrety i życiorysy Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, których wybijająca się ponad przeciętność praca zawodowa, artystyczna czy społeczna odegrały znaczącą rolę również w społeczności kanadyjskiej. W sali projekcyjnej wyświetlono kilka filmów krótkometrażowych o tematyce związanej z polską historią i kulturą oraz znaną chyba wszystkim Polakom epopeję historyczną reżysera Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem. Podczas gdy rodzice zwiedzali poważne wystawy, słuchali poważnej muzyki lub oglądali filmy i występy folklorystyczne, o świetny nastrój najmłodszych zadbała młodzież Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada. Prace ręczne, wycinanki i malowanie, umiejętnie zasugerowane, zachęciły bez wyjątku wszystkie dzieci. Nie zapomniano także o narodowym charakterze strony kulinarnej imprezy, czym niespodziewanie zajęło się kierownictwo muzeum. Niestety barszczu, pierogów, gołąbków i pączków nie starczyło dla wszystkich. Niedługo po południu naszych tradycyjnych potraw zabrakło, czemu zresztą trudno się dziwić, gdyż tego dnia przez muzeum przewinęło się około 4000, a sądząc po przekazanych organizatorom komentarzach na temat imprezy, bardzo zadowolonych osób. Na zakończenie dzisiejszej relacji obejrzyjmy fragmenty kilku występów zespołów folklorystycznych oraz posłuchajmy wykonanej podczas Polish Heritage Day polskiej muzyki klasycznej.